Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w tym drugim dniu ćwierćfinałów Mistrzostw Świata roku 2014. Tym razem jestem z wami ja, czyli Dominik Nero-Integrate-Dąbrowski oraz... Oraz Musek, witam państwa bardzo serdecznie. No i rozpoczynamy z grą Samsung Blue kontra Cloud9. No i wczoraj TSM udowodniło, że drużyna, która ani razu na Mistrzostwach Świata nie wyszła z grup, teraz jest w stanie wygrać z kandydatem na Mistrza Świata przynajmniej jedną grę, więc no to było coś pięknego. A tutaj Cloud9, które w grupach wyglądało troszeczkę lepiej niż TSM, z drugiej strony Samsung Blue, które wyglądało troszkę gorzej niż Samsung White, więc być może drużyna amerykańska zagra tutaj ponad miarę i wyjdzie do półfinałów, no ale o tym dowiemy się dopiero po co najmniej trzech grach dnia dzisiejszego. Za oknem piękny poranek, jeszcze słońce w pełni nie świeci, ale już jest czas na Ligę Legend i mamy piki i bany. Bany. Pierwszy pik należy do drużyny Samsung Blue, już w tym momencie trash został zapikowany dla Harta, który doskonale się nim sprawował w ostatnich meczach. Był wręcz jednym z najbardziej przerażających trashy i wykonywał naprawdę takie zagrania, że ciary leciały. Gdyby ten Shaco był tutaj zapikowany, byłoby bardzo interesujące, ale jakoś tak powątpiewamy w to. Następnym pikiem pewnie będzie Teemo. W każdym razie bany. Mamy kierunkowe bany. Zed zbanowany już w tym momencie przeciwko Hajowi, jeden z jego głównych asasynów. Z kolei Yasuo zbanowany przez Cloud9, nie chcą, żeby Dadej dostał akurat tego czempiona. Dadej rzeczywiście był w stanie kierować gry 1 na 5 za Yasuo. No i tutaj już w tym momencie spikowany... Tako wciąż nie został zmieniony. W każdym razie Ryze zapikowany przez Boza, czyli będzie standardowy setup, bezpieczny, relatywnie top lane. Kha'Zix już wzięty w tym momencie przez Meteosa, spikował dla siebie, jeden z najmocniejszych junglerów early game. Meteos znany już z tego, że stara się kierować jak największą presję w early game, kierować gry sam. Znaczy nie gra tymi bardziej supportowymi junglerami, tylko jak najbardziej Lee Sin, Elise, Kha'Zix, etc. No i będziemy mieli linię Tristana Thresh dla Samsung Blue, zobaczymy Defta na Tristanie. Deft jest mistrzem positioningu i jednocześnie zdaje się, że ma najwyższy procent zadanych obrażeń w swojej drużynie. Deft zadaje aż 45% obrażeń całego Samsung Blue, co po połączeniu z ogromnym zasięgiem Tristany może mu dawać potężnego połka. Jednocześnie Tristana nie jest jak Kog'Maw. Tristana jest w stanie pilować sama dla siebie w teamfightach, zanim się on jeszcze rozpoczął. No i tymczasem... Tym Shaco to aż tak bym nie powiedział, że troll pick, bo można się jeszcze zdziwić, kiedy to Starhorn Royal Club, gdzie mają Inseka na dżungli, zagra tym Shaco. On uwielbia postać i grał nią nawet w OGN-ie, na koreańskich serwerach, w koreańskiej lidze. W Chinach też raz go pokazał, więc Shaco może się pojawić. Jest to wątpliwe, ale jednak może i to nie jako troll pick, a prawdziwy jungler? Być może tak, ale problem z Shaco jest następujący. Shaco powinien być jednym z najbardziej nieprzewidywalnych junglerów i to właśnie na tym opiera swoją siłę. Jest w stanie zniszczyć praktycznie każdego w sytuacji jeden na jednego, w zależności od właśnie jego outplay potential, dlatego że te jego boxy, nie wiadomo tak naprawdę gdzie zostały ustawione, nie wiadomo jak dużo ich jest, nie wiadomo jak wysokie obrażenie jest w stanie zadać Shaco, bo one są zmienne. Jeżeli Shaco atakuje cię, goniąc cię, to ma plus 20% do obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest to jakiś jungler, który można grać na poziomie stałym. No i mamy w tym momencie Syndrę zapikowaną już przez Haya, natomiast Lemon Nation wystąpi w roli Morgany. Morgana w tym momencie jest wykorzystana jedynie jako odpowiedź na Thresha, no i jednocześnie na Elise. Black Shield jest w stanie zablokować zarówno Death Sentence, jak i tego Kokona. Natomiast wygląda to, że Dadej zdecydował się na Jayce'a. Także będziemy mieli błyskawiczne rotacje ze strony Samsung Blue. Jay ze swoim Acceleration Gate będzie cała drużyna Samsung Blue zbierać się w midgame'ie i roamować po mapie z tą dodatkową prędkością. No i ostatnim pikiem jest Lucian dla Sneakiego. Wczoraj już ten Jay sam się pojawił i wyszedł dosyć dobrze, ale też chciałem zwrócić uwagę, że i Balls i Acorn uwielbiają grać Ramblem. Acorn uwielbia Rambla, ale jeszcze nim nie grał od dłuższego czasu. Myślę, że w tych mistrzostwach nie spikował. Myślę, że przed mistrzostwami też przez jakiś czas, ale faktem jest, że jakiś czas temu grał tym Rumble non-stop, cały czas ten Rumble przeciwko niemu był zbanowany. Tak samo Balls, kiedy Rumble był dalej w mecie, cały czas albo nim grał, albo był zbanowany w Ameryce, więc... Zgadza się, obaj gracze byli uznawani za najlepszych Rumble playerów w swoim regionie. Dziwi mnie to, że ani nie zbanowany, ani nie spikowany w tym momencie, jednak Hart tam zmieniał pomiędzy Nidalką a Rumblem. No i będzie Nidala dla Acorna na top lane'ie.
zobacz na strategię Cloud9, jeżeli chodzi o piki i bany. W tym momencie Kai w ostatnich meczach grał głównie Talonem, Zedem i Yasuo, z tego co pamiętam. Więc Zed został zbanowany przeciwko niemu już jako pierwszy ban. Cloud9 zabrało Yasuo od Dadej. Jako pierwszy Ball spikował Ryza, także AP Carry na top lane'a, więc mają jeszcze do wyboru albo APC na mida, albo czempiona zadającego fizyczne obrażenie. Czyli Talon przez cały czas był otwarty dla Haja, gdyby miał ku temu okazję. No i w tym momencie Haj zdecydował się na Syndrę. Właśnie dlatego, że Balls spikował Ryza jako pierwszego, a jednocześnie Ryze nie tylko outscaluje Rumble'a i jest w stanie sobie z nim poradzić na linii. Natomiast dziwi mnie troszeczkę pik Nidalee, dlatego że dostała ona niewielkie nerfy ostatnio i nie jest już tak mocna jak wcześniej. I to jest czysty skill matchup Nidalee kontra Ryze. No i zaczynamy, proszę państwa. Pierwszy mecz drugiego dnia w ćwierćfinałach. Cloud9 kontra Samsung Blue. Rozpoczynamy tę pierwszą grę i już wszyscy zawodnicy wbiegają do dżungli. Ja też, tak patrząc na te wczorajsze gry, Haj od razu pikuje Syndrę, a wczoraj zaciskałem zęby. Bjergsen, weź w końcu tę Syndrę. Zrób w końcu coś pożytecznego. Nie, cały czas grał Zedem. Kiedy w końcu wzięli Yasuo, wygrali grę. No a potem Mundo, niestety. Mundo jest jakby zaklęty na tych mistrzostwach. Wydaje mi się, że ma 0 wygranych i 7 przegranych na ten moment. Więc drużyna, która weźmie Mundo, prawdopodobnie przegra. Tak też było wczoraj. Tym bardziej cieszę się, że wczoraj Looper zdecydował się na Pink Singed, a nie Mundo. Pewnie naprawdę spore widowisko. Widzimy członków Cloud9, którzy już był agresywny, invade w stronę dżungli, Samsung Blue poszedł Sweeping Lens na ten tak zwany Banana Bush i w tym momencie Cloud9 będą wiedzieli, w którym miejscu zaczynał swoją rozgrywkę Spirit. Na pewno daje im to dużo informacji, ale nie jest to aż tak agresywny invade, jak powiedziałeś, tylko wardy rzucone, żadna krew się nie polała. Oczywiście, ale to jednak tworzy sporą różnicę, dlatego że branie Sweeping Lensa na poziomie pierwszym przez kogokolwiek jest odrobinę ryzykowne. Jeżeli postawisz gdziekolwiek swojego warda z żółtego trinketa, to on prawdopodobnie i tak zostanie wykorzystany w jakiś aktywny albo pasywny sposób. Albo kogoś zauważy, albo kogoś nie zauważy, będzie wiadomo, gdzie tej osoby nie ma. To jest proste, natomiast jeżeli nie znasz dokładnej pozycji wardów przeciwnika, no i zobacz, tu masz agresywny inny, który chciałeś. No ale wejdą też w gracze Samsung Blue, ale tutaj jest 5 na 3 i hard i już padnie jako first blood. Gdzieś tam Sticky go jeszcze zauważył swoim trinketem, więc to też dało im nieco informacji na temat, gdzie znajduje się support drużyny Samsung Blue. Mamy 1-0, będzie zestilowany red buff dla Cloud9, no i niesamowite rozpoczęcie gry. Ta wizja była w tym momencie bardzo kluczowa. Oni zdawali sobie doskonale sprawę z tego, gdzie znajdowali się członkowie drużyny Samsung Blue, no i poszli tam w pięciu chłopa. Pols w tym momencie był zmuszony spalić teleport, ale first blood był. Kha'Zix zapikował sobie red buffa drużyny Samsung Blue, no i Spirit jest zmuszony w tym momencie inwajdować red buffa Cloud9. Zobaczymy, czy spotka się to tak, jakokolwiek odpowiedział. W tym momencie Syndra, jestem pewien, że w tym momencie Dadej puszuje linię najmocniej jak się tylko da, żeby tylko Syndra nie była w stanie przeszkodzić Spiritowi. No i Meteos już zabiera się za swojego blue buffa. Spirit odzyska ten red buff, ale trochę ich to nadal kosztowało. Nadal to był first blood dla drużyny Cloud9, a widzieliśmy wczoraj, co się stało, gdy koreańska drużyna oddała first blood. I sam wtedy było w stanie dosyć łatwo grę wygrać. No ale to jest całkiem inna seria. Ale tak jak mówiłem, jest to Cloud9, które wyglądało lepiej niż TSM. Jest to Blue, które wyglądało gorzej niż White. Więc być może Cloud9 uda się coś tutaj ugrać. Na ten moment Balls obija się z Acornem. Acorn będzie musiał sfreshować. Tego się akurat nie spodziewałem. Tak, Acorn wszedł agresywnie, natomiast Ball zostawił się bardzo sprytnie za minionami, także Acorn nie był w stanie wrzucić w niego ani dzidą, ani pułapką, a bez tych dodatkowych obrażeń z pasywu Hunted, Nidalee nie zadaje aż tak ogromnych obrażeń w early game, nie mając jeszcze Sheena itp. itd., także zadawała tylko obrażenia swoje bazowe, plus te bazujące od HP ma przeciwnik. No ale Elise zbliża się powoli na jakieś albo counterganki, albo ewentualnie jakieś tower dive'y na tego Ryza. Być może Acornowi uda się zbaitować przeciwnika. No Meteos nadal counter jungluje, nadal będzie zabierał pieniądze. Balls wygrał tego mindgame'a. Spirit został zespotowany przez Warda jeszcze w tym tribuszu. Balls doskonale wiedział, gdzie on się znajdował. I ten first blood znowu, ten first blood, on... No niesamowite, w tym momencie Spirit straci bardzo dużo czasu, dlatego że Balls cały czas go widzi. On nie zdaje sobie sprawy tego, że w tym krzaku jest jeszcze trinket. Dopiero teraz poszły pingi od Meteosa. Meteos domyślił się, że został zespotowany. Zobacz, ten niebieski ping jest na tych buszach i Kha'Zix na botlane'ie.
Spodziewał się raczej Spirit, że został spotowany, ale jest Meteos na botlanie. Hard po raz kolejny spowolniony i Hard po raz kolejny pada. 0-2 i mamy 1-0-1 z nikiego na ten moment. A kiedy AD Carry zgarnia kille i kiedy midlaner zgarnia kille, no to jest coś pięknego, więc Cloud9 wygląda dosyć silnie na ten moment. A niestety przegrywa w farmie nieco na midlane, ale na bottom lane już Sneaky wygrywa, więc no Cloud9 zgarnia dla siebie coraz to więcej złota przewagi. A Meteos, tak jak powiedziałem, cały czas inwajduje dżunglę przeciwnika, cały czas coś tam zabiera, no i wychodzi z miejsc, z których przeciwnicy się go nie spodziewają przede wszystkim. Zgadza się, jednocześnie zrobił, robi zagrania i tak naprawdę dyktuje tym samym tempo gry, dlatego że w momencie, kiedy Spirit pojawił się na top lane, duża część junglerów od razu kierowałaby się w tą samą stronę, dlatego że Spirit został zauważony już wcześniej. Był zauważony przez tego Trinketa, czy też przez tego Warda w Tribuszu. Ryze miał dodatkowego golda, dlatego że był obecny na First Bloodzie, jeszcze dokładnie w tym krzaku, gdzie siedzi teraz High. Dzięki temu kupił sobie tego nowego Warda. Meteos doskonale wiedział, gdzie Spirit się znajdował, no i Hard po raz kolejny zauważony. No ale czy High będzie w stanie go zabić? A jest Meteos, więc prawdopodobnie Hard tutaj po raz trzeci pada. Nie miał tym razem flesza, a tylko Ignite. No i teraz pewnie troszeczkę pluje sobie w brodę, że nie wziął Exhausta. Być w stanie przeżyć troszeczkę dłużej, bo ten Ignite na ten moment mu się wcale nie przyda. Jedny Hard w tym momencie, przeciwnicy czytają go jak otwartą księgę, zginął już trzeci raz w piątej minucie, to jest coś, co się nie zdarza koreańskim graczom. Hard ma w tym momencie statystykę 100% śmierci w drużynie. No i widzimy, że Samsung Blue powoli stawia wardy głęboko w dżungli przeciwnika. Tutaj Dady szykuje się agresywnie na zagranie na High'a, dlatego że High ma jeszcze poziom piąty. Ale nic z tego nie wyniknie. Raczej nic z tego nie wyniknie, tak jak mówisz. Ale High już dwa zabójstwa, trzy asysty na Meteosie. To też jest świetna statystyka, bo on zazwyczaj skupia się bardziej na farmie, a tym razem dużo ganków. Przede wszystkim ten pierwszy, nie wiem czy to można jeszcze nazwać gankiem, po prostu invade na dżunglę przeciwnika. A tu Sticky już agresywnie wychodzi. Deft musi uniknąć Darkbinding, więc niestety wystawia się na troszeczkę więcej obrażeń ze strony Sneakiego. Będzie w stanie tym razem przeżyć. No, pięknie grają w tym momencie zawodnicy Cloud9. Sneaky doskonale wykorzystuje przewagę Luciana nad Tristaną w early game i tak się właśnie powinno grać Lucianem. Jest agresywny, musi obijać przeciwnika, musi odcinać go od farmy, no i w tym momencie Deft traci, już stracił około 5 minut na wieży, no i był zmuszony się wycofać i jako health potion. Tak jak Taps to powiedział, przed Mistrzostwami Świata przyrzekł, że Lucianem pokona każdą Tristanę, nieważne kto nią będzie grał. No i widzimy tutaj świetny tego przykład, że tak jak mówisz, Lucian jest bardzo silnym postacią na Tristanę. Nadchodzi teleport ze strony Cloud9. Deft ratuje się skokiem, no ale to Hard po raz kolejny zostanie zniszczony. 0-4 na ten moment. Już jest wart troszeczkę mniej złota, ale nadal Samsung Blue potrzebuje 5 graczy, a nie 4, żeby wygrać grę. Ale jest rotacja, w tym momencie Acorn ma dostępny i teleport i może pushować top lane'a. Jeżeli gracze Samsung Blue nie zareagują w tym momencie na tego smoka, prawdopodobnie Acorn zabierze topa. Natomiast Jayce będzie w tym samym czasie pushował mina, wygląda na to, że oni odpuszczają tego smoka. Thresh został zabity po raz kolejny, nie mają tutaj w ogóle wizji w tym obszarze, natomiast wiedzą, że teleport poszedł. Mimo że członkowie Cloud9 byli w tym momencie na bardzo low HP, tak Morgana jak i Lucian miało 60%. No i właśnie widzimy, co się dzieje na top lane. Acorn powoli niszczy tą wieżę, on już ma Sheena i jest tu też Spirit. No, ale Acorn jednak skacze tam na miniony. Nie decyduje się ściągnąć tego tureta jeszcze, póki co. Tak, on po prostu stara się odciąć Ryze od farmy najbardziej, jak się tylko da. Także ta wieża zniszczyła już w tym momencie ponad 2 minion wave'y, teraz niszczy trzeciego. No i widać tą przewagę w farmie. Spirit ma już 18 CS-ów więcej i ta wieża za chwilę padnie razem z ostatnimi minionami. No tak jak mówisz. Wydawało mi się, że jednak zostawi tę wieżę na jakimś niskim stanie zdrowia, tylko po to, żeby ona tam była, ale w razie czego można by było ją zdejmować. Jednak nie, ale tak jak mówisz, Samsung Blue ściągnął wieżyczkę na topie, tylko Cloud9 ma wielką presję na bottom lane, gdzie też mogą bardzo szybko wieżyczką odpowiedzieć. No i teraz jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie przekładało, dlatego że w ramach logiki gry junglerem to jest w tym momencie ten dylemat, który stoi przed Spiritem, dlatego że Meteos ma już w tym momencie za sobą 3 udane ganki. On ma w tym momencie 2 miecze więcej, 2 longswordy, podczas gdy Elise ma tylko Spirit Stone'a, no i szykują się na potrójny gank na topie.
No i Bolt może być tutaj w wielkim niebezpieczeństwie. Nie ma teleporta, ma prawdopodobnie flasha, tak właśnie, ale jeszcze wchodzi w pułapkę Acorna. Będzie cały czas na widoku. Samsung Blue cieka w stronę Tureta i nie będzie żadnej asysty. No nie wierzę, po prostu wow. Bardzo nieudane zagranie ze strony Samsung Blue. Już wystarczyłoby, żeby Thresh rzucił ten swoim Dark Passage i ewentualnie dostałby asystę dla Elise. Mógłby to być... Kolwiek mogłaby użyć Rappela w tej ostatniej chwili, żeby dogonić Ryza, no ale okazuje się, że Bolz wyszedł z tego obronną ręką i to chyba nawet przez przypadek. Może liczył na to, że reszta nie dostanie asysty, ani Spirit, ani Heart. Ale to jest bardzo nietrafione, bo mimo, że dostaje tego jednego killa, to Thresh zużył bardzo dużo czasu. Elise też był zespotowany w tamtym krzaku, więc Meteos miał tak naprawdę pełne pole do popisu w tym czasie. Szybko spalony flash od Harta. Prawie trafiony Dark Binding, Hart znowu bez flasha. No ale właśnie, to nie musi być trafiony Dark Binding. Jeśli Hart po raz kolejny nie ma flasha, to Sticky po raz kolejny będzie w stanie go zdajwować, czy też... I udowadnia w tym momencie, jak dobrym jest AD Carry, jak dobrze wykorzystuje sobie przewagę. Ale złapany przez kokon. No, ściągają tu Red, ale Hype flashuje prosto w huk Harta, no to jest coś niesamowitego. Ale znowu kill zabrany przez Thresha, to jest bardzo niefortunna sytuacja dla Samsung Blue. Po raz kolejny zgarnęli killa na Syndrze, piękna reakcja już w tym momencie od Harta i od Spirita. Hart łapie Syndrę swoim Death Sentence, po tym jak splashowała się w jego stronę, no i proszę bardzo, 1-5 Thresh. Jest jeszcze gorzej niż było, bo on teraz nie tylko nie dał killa żadnemu ze swoich carry, ale także ponownie daje 300 zł. Także Cloud9 będzie mogło się na nim wyżywać do woli w pewien sposób i farmić się tak, że aż wysnowboluł poza kontrolę. Tak jak mówisz, trochę niefortunnie, że to Hart garnął po zabójstwo, no ale popatrzmy jeszcze raz, ten piękny hook, Hart idealnie to wyliczył, ale chociaż wydaje mi się, że to Hype po prostu wskoczył w ten hook i on nie miał aż tak lecieć w jego stronę. Nie no, mimo wszystko bardzo ładny Mad Knife, zużyty flash od Syndry, w tym momencie Syndra została zabita. Hai zdecydował się na kupno Morelos Necronomicon, to jest przedmiot, który jest najtańszy pod względem tych core itemów. Nie daje on odporności na magię, niepotrzebna jest z uwagi na to, że gra przeciwko Jace'owi. Daje natomiast 20% cooldown reduction, całkiem sporo AP, bardzo dużo regeneracji many, natomiast nie ma tego efektu Chalice. Nie ma tego efektu Chalice of Harmony, czyli mana nie jest nieskończona. Natomiast regeneracja jest w dalszym ciągu bardzo duża i jednocześnie powstrzymuje regenerację punktów życia dla celów, które mają poniżej 50% punktów życia. To jest coś, co będzie bardzo przydatne przeciwko... Hajzłopany, no i jest też kokon, jest Dade wskakujący prosto na twarz midlanera Cloud9. Będzie kolejne zabójstwo dla Samsung Blue, kierują się w stronę smoga, którego jeszcze tam niestety nie ma, ale przynajmniej trochę wizji będą w stanie sobie zagwarantować. No a już chciałem powiedzieć, że Hart zgarnął to zabójstwo, odświeżyło mu się złoto, które Cloud9 będzie dostawało za każdego flaga na nim wyegzekwowanego. Mimo wszystko świetna synchronizacja i bardzo dobre rotacje ze strony Samsung Blue. Tak jak Cloud9 dyktowało pole tej gry jeszcze w early game, i w tym momencie widzimy, jak jeszcze Sneaky Lemonation zgarniają pierwszą wieżyczkę na top lane, czyli mamy 2-1 w turetach i 1-0 w smokach dla Cloud9. Bardzo dobry wynik i już 3700 zł przewagi dla Cloud9 w 12 minucie. Ale myślę, że tutaj puszczają troszeczkę Samsung Blue. Nie ma już aż tak wielkiej presji. No i Hart przede wszystkim. W końcu jego roamy zaczęły działać. Taki był plan od samego początku. Nie wychodził. I gdyby nie wychodził nadal, to byłoby dla Cloud9 wręcz idealnie. Ale kiedy ten Thresh roamuje, kiedy są te hooki, to zazwyczaj będzie to zabójstwo. No a Samsung Blue na pewno jest w stanie skombinować. I jest złapany przez Dark Binding od Morgany. No i natychmiast przyciśnięty jeszcze Cutter the Weak od Haya. Traci dużo punktów zdrowia, 200 tylko mu tam pozostało, ale... Tak, Hart jest zmuszony się wycofać, natomiast ten turret za chwilę padnie, a za 20 sekund pojawi się smok. Hart prawdopodobnie będzie obecny na smoku, natomiast to już jest w tym momencie trzeci turret dla drużyny Cloud9 i przewaga rośnie do 4400 golda. Zobaczymy, jak odpowiedzą na to zagranie gracze z Samsung Blue. Bolz w tym momencie wycofuje się do bazy, on ma dostępny teleport. Deft! Split pushuje w tym czasie topa, także wiedzą, że nie będzie Defta, nie będzie AD Carry na walce o Dragona. Natomiast zobaczmy, jak przedstawiają się statystyki. Sneaky ma w tym momencie 3-0-2, 45 CS-ów więcej niż Tristana. To jest potworna przewaga, naprawdę. To jest... No, nie będę tutaj wyliczał procentów. Niemniej jednak 45 CS-ów.
to jest 9 wave'ów. To jest bardzo, bardzo dużo. I Dev zostanie znaleziony przez Bolsa, a jednak użyje tylko Buster Shot, będzie w stanie sam tu uciec. No ale właśnie, Tristana wydaje mi się, że będzie nadal silniej, że Hack po raz kolejny go pan przez Harta. To nie wie, że po prostu Hart w tym momencie... Jednak, jest Kolejny. Hart w tym momencie stara się odkupić swoje winy jeszcze z początku gry, miał wynik 0-3, teraz ma 1-6, natomiast przyczynił się do trzech zabójstw na haju własną ręką, no i jeszcze na jednego na Rajzie, na Bolsie. No i tutaj mamy już widoczne dwa miecze na Dadej i mamy mu na manę. Mana Mune, przepraszam bardzo. Niedługo to przemieni się jeszcze prawdopodobnie w Brutalizera albo w Hexdrinkera, w zależności od tego, jaki playstyle będzie chciał reprezentować Dadej. Hexdrinker byłby bardzo skuteczny przeciwko Syndrze, dlatego że Syndra jest czempionem, który musi one-shotować ludzi. Albo przynajmniej starać się oszołomić jak najwięcej postaci w trakcie teamfightu. Natomiast ten Hexdrinker bardzo skutecznie jest w stanie ostudzić jej zapędy przed zniszczeniem kogoś za pomocą twojego combo. No i Cloud9 będzie szukało tego smoka, ale pytanie, bo jest tutaj Samsung Blue i będą w stanie przynajmniej tego smoka powalczyć. Spirit będzie skakiwał. Mają wizję? Nie, jednak nie. Jednak odpuszczają 2-0 w smokach na korzyść drużyny Cloud9. No i wszystko idzie po ich myśli, tylko dają się łapać Hartowi. Na to muszą jeszcze bardziej uważać. Przed tym muszą uciekać i wszystko będzie w porządku. Trzeba przyznać, że Lucian jest w tym momencie dominującą siłą, on ma już prawie skończonego Infinity Edge'a i do tego jeszcze Brutalizer. Także jest potężny w sytuacjach 1 na 1, ma bardzo mocny poke. Tutaj widzimy, że Spirit po prostu robi recall. Natomiast reszta drużyny Cloud9 już szykuje się do wyegzekwowania tego swojego midgame'u. Zniszczyli 3 turety, zgarnęli 2 z 2 smoków, mają ponad 5000 złota przewagi. Całe ich wszystkie ich plecaki są usłane wardami, mają w tym momencie 3 pink wardy zakupione przez członków Cloud9, 4 sweeping lanes, podobnie jak po stronie Samsung Blue. Natomiast zdecydowanie więcej gotówki oznacza więcej wardów, oznacza więcej kontroli i mogą sobie pozwolić też na więcej błędów, jeżeli takie by wystąpiły. Aj, patrzę na ciebie. No jednak patrzę też na Harta, który znajduje się w okolicy mid lane'u, więc na razie będą bezpieczni, dadzą radę. No ale to jest niesamowicie agresywne zagranie, jeśli coś tutaj pójdzie nie tak, to Cloud9 w szybkim czasie może... Ale być może, że Samsung nie podejrzewają, że Cloud9 znajduje się tak blisko ich granicy, w tym momencie sneaky. Speed pushuje przeciwko deftownej Syndra. O, nie trafiony jednak Scatter the Weak razem z kulką. Aj. Natomiast dolał uniknąć tym razem kulka, ale Dade złapany przez Bolsa i to jest bardzo ładne zagranie, bo teraz reszta drużyny Cloud9 może zajść Samsung Blue od pleców i będzie teamfight po tym turetem. Dev pada bardzo szybko w tym teamfightie, jest double kill dla Bolsa. Gordy jeszcze złapany w Rune Prison, pada też ktoś do Sneakiego, no i triple kill dla Bolsa, to jest cały ace na korzyść drużyny Cloud9, nic kompletnie nie stracili, mimo że Mythios tak nisko na stanie zdrowia, to i tak wygrali ogromnie ten teamfight. No niesamowite zagranie ze strony drużyny Cloud9, czyli całkowicie kontrol dżungli przeciwnika. No i mamy tutaj powtórkę, to jest ta kluczowa akcja. Lemonation łapie w swoim Dark Binding Dadej i natychmiast wycofuje się. No i tutaj pełne combo od Bolsa, niszczy Dadej zupełnie od 70% HP. Tutaj szybko Lucian obija tego tureta, żeby Ryze mógł dołączyć do walki. Dev został zestunowany, natychmiast zniszczony przez Syndrę, jeszcze dobity przez Bolsa po tym, jak użył swojego Summoner Heala. Acorn błyskawicznie po raz kolejny zniszczony przez Ryze'a. Ryze jest w tym momencie maszyną do zabijania. Turet zniszczony. No i mamy Ace'a za darmo. Ace'a za darmo i tureta, kontrolę w dżungli. No i po tym gracze Cloud9 wycofali się z powrotem. Przewaga w tym momencie rozszerzyła się do prawie 10 tysięcy w złocie. Czy ktokolwiek jeszcze sekundy przed tą grą pomyślałby, że Cloud9 może tak bardzo zmiażdżyć Samsung Blue? Jeszcze raz złapany Spirit. No i wylatuje The Calling, ale będzie Dark Passage. Uratuje go jeszcze na chwilę, ale Cloud9 tutaj żadnej. Ale Spirit obity w tym momencie do 20% punktów życia. Gdyby nie to, że Lucian jest tak bardzo low, być może gracze Cloud9 pokusiliby się w tym momencie o Barona. A tym sposobem Acorn wykorzystuje chwilową słabość przeciwników, wycofali się wszyscy za swoje linie obronne, no i tutaj Dade i Acorn po kolei stopniowo niszczą tego tureta. Żadnej bitości ze strony Samsung Blue i Cloud9. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko ostatnią rzecz o tym poprzednim teamfightie. Acorn wyfleszował z Dark Binding, gdyby to Acorn dał się złapać, byliby tam we dwóch.
Dadej cały czas gdzieś tam by stał w okolicy, więc nie padłby i całkiem inaczej by to wyglądało dla Samsung Blue. Nie otworzyłaby się flanka dla Cloud9 pod tym inner turretem na bottom lane'ie. A jednak Ekon zbyt szybko się wyfleszował. To były po prostu reakcje prawdopodobnie przyswojone gdzieś w solo queue, gdzie ratuje się tylko siebie. Myślę, że dużo większym błędem ze strony Cloud9 było to, że starali się w ogóle bronić tego tureta na bottom lane'ie, gdzie nie było na to szans. Widzieliśmy, że David był obijany przez Luciana. No i flash ze strony Daddy Cloud9 zachodzi teraz przeciwników od tyłu. Nie złapią niestety nikogo tym razem, no ale nadal będą... Nikogo, oprócz Spirita. Tutaj wielką presję wywierali na Samsung Blue, no jednak Spirit da się złapać, się nie zdążył się przemienić tego pajączka. Wow! To był piękny outplay, ale Sneaky i tak skoczy w ten Baron Pit, no i pytanie, czy będą tego Barona brali, bo Samsung Blue nie może tutaj zgarnąć inhibitor tureta, więc za inner tureta Baron wydaje mi się, że dobry trade. Jednak nie, Cloud9 nie decyduje się na coś takiego dosyć wcześnie w tej grze, więc nie miałby kto wytrzymać tych obrażeń ze strony Barona, ale... Mimo to głównym wave clearem drużyny Samsung Blue jest w tym momencie Dady i to na nim powinni skupić swoje wysiłki Cloud9. W tym momencie dokonują kolejnej świetnej rotacji. Dady utknął na mid lane, a to jest kolejny darmowy turet na topie. To będzie 5 do 2 w turetach i 3 smoki dla Samsung, przepraszam bardzo, dla Cloud9. Ten trzeci smok za chwilę się pojawi. No i jeszcze Blue Buff zestilowany w tym momencie dalej, nie będzie miał praktycznie nic. Deft na tej Tristanie też jakoś świetnie nie wygląda. 0-2-1 na ten moment. Żadnego itemu nawet nie ma zbudowanego. Gdzieś tam części do wszystkiego pozbierał, ale nie ma jak ich wykończyć. Cloud9 wygląda teraz bardzo silnie. Samsung Blue muszą teraz bardzo uważać, żeby wchodzić tak naprawdę w jakiekolwiek krzaki. Tutaj jest kolejna pułapka zastawiona przez graczy drużyny Cloud9. Dadej. Bardzo blisko, bardzo ryzykownie. No i Spirit! Nietrafiony Shock Blaster, no ale właśnie, Spirit zbaitowany przez Warda. Coś takiego dzieje się dosyć często, bo jednak Bolt troszeczkę złapany, ale będzie w stanie zadać dużo obrażeń i Hard pada po raz kolejny. 0-8 na ten moment, 1-8, przepraszam. I Defty, niski stan zdrowia, jeszcze Ignite będzie w stanie go wykończyć. Nie ma żadnej tarczy, ani Spirit, ani Dadej. A nie ma jego supporta, ani jej korna w okolicy. Jeszcze Cloud9 będzie tutaj polowało na... No i ponad 10 tysięcy przewagi w złocie i trzeci smok zbliża się nieubłaganie w stronę drużyny Cloud9. To jeszcze Acorn za liniami wroga stara się odpuszowywać miniony, żeby Cloud9 nie było w stanie chować mina za darmo. No ale trzeci smok został zgarnięty. Przewaga rośnie do ponad 11 tysięcy. Acorn jeszcze nie zrikolował i jeszcze była szansa dla Cloud9, żeby go złapać. Nie trafiona Scatter the Weak od Haya już w tym momencie w stronę Acorna. Acorn stosuje dziwnego builda w pewien sposób. Normalnie widzieliśmy AD Nidalee na top lane, widzieliśmy tego Trinity Force'a, po którym zaraz następował albo Blade of the Ruined King, to Randuin's Omena. Natomiast większość obrażeń, no nie powiem, że większość, ale bardzo duża część obrażeń Cloud9 to są obrażenia magiczne, także mamy Ryza, mamy Syndrę, nawet mamy tą Morganę, jakkolwiek Lebo Nation to głównie CC. W każdym razie Lucian jest bardzo nafidowana, Nidalee zdecydowała się na kupno tego Affinity Holy Graila i za chwilę w jej ekwipunku pojawi się, no właściwie co się pojawi? Być może pojawi się Void Staff, być może pojawi się Deathcap, już w tym momencie... Te komponenty wyglądają jak stare komponenty do Lich Bane, ale w tym momencie build do Lich Bane'a jest inny, także prawdopodobnie będzie to albo Void Staff, albo ja nie wiem co to jeszcze może być, Acorn. Bardzo boleśnie obity przez Decaling, jeszcze był zmuszony zmienić formę na ludzką i wyleczyć się. No i tutaj już mamy jednego członka drużyny Samsung Blue na bardzo niskim poziomie zdrowia. To może być sygnał do Barona, albo ewentualnie do przejęcia jeszcze większej wizji. Tutaj jest jeden ward, o którym Cloud9 nie ma pojęcia i to właśnie on decyduje o tym, że nie mają jeszcze pełnego pola do popisu. Jeżeli chodzi o warding, tam są dwa wardy, które nie zostały wykryte. Jak na razie Samsung Blue wychodzi z tej sytuacji obronną ręką. Oni wiedzą, gdzie Cloud9 się znajduje, bo te dwa wardy nie zostały zespotowane. Bardzo feralne miejsca na pink wardy. Jeden stoi tuż za ścianą, a drugi stoi tuż poza zasięgiem tego warda w krzaku. No jeżeli oni teraz zaczną tego Barona... Mogłoby być niebezpieczne. Mimo wszystko Samsung Blue ma kompletną wizję tego obszaru. Jeżeli nie kompletną, to przynajmniej ma sporo wizji. A Cloud9 nie ma o tym pojęcia. W tym momencie Samsung Blue ma wbrew pozorom całkiem spore pole do popisu. Tak długo jak będą w stanie wykorzystać swój poke. To jest właśnie ten poke teamcomp. Tutaj widzimy Nidalee pod AP. Pierwszy raz chyba Nidalee zrobiona pod AP na Mistrzostwach Świata. Proszę Państwa, mamy powrót Nidalee z sezonu trzeciego. No niezły powrót tutaj. Zazwyczaj ta Nidalee jest zbudowana pod AD. No i nie tylko nawet na Mistrzostwach Świata. Po prostu przez bardzo długi czas we wszystkich ligach była cały czas budowana pod to AD.
No i tak jak mówisz, wardy pięknie postawione przez Samsung Blue, przez co Cloud9 troszeczkę spowalnia, a to daje Samsung Blue chwilę czasu na odetchnięcie, chwilę czasu na powrócenie do tej gry, bo popatrz, już Tristana nadrabia. Deft już ma prawie tyle samo farmy, co Sneaky. On cały czas siedział na tym bottom lane, cały czas zgarniał farmę, zgadza się, wyrównał. Sneakiemu brakuje teraz bardzo mało, żeby kupić swojego Ghostblade'a, to prawdopodobnie będzie Ghostblade, także... W związku z tymi 6 killami i Global Objective, Sneaky jest w dalszym ciągu o jeden item do przodu wobec Tristany, no i jeszcze ma te ulepszone buty Berserker Greaves, więc więcej attack speeda, więcej movement speeda, lepsza mobilność w trakcie walki. Natomiast zdecydowanie late game wenduje tutaj dla Tristany, ale Tristana jest tutaj trochę osamotniona w tym late game, mimo że drużyna Samsung ma doskonałe rotacje. Jayce w late game ma ogromne obrażenia, natomiast jest squishy, musi być grany bardzo, bardzo ostrożnie, tak samo jak normalni asasyni, AP carries i tak dalej. Po prostu on nie składa defensywnych itemów, bo mu się to nie opłaca. To jest poke champion. No i właśnie dlatego prawdopodobnie Acorn zdecydował się na budowanie Nidali pod AP, dlatego że Ryze jest zbyt niebezpieczny, żeby walczyć z nim na krótki zasięg. Jeżeli zbliżysz się do Ryza, zniszczy cię. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś fazie gry, dlatego że Ryze po jakimś czasie outskaluje wszystkich i jeszcze potem będzie miał Void Staffa, więc obrona przed magią nic nie daje. Nidali po prostu nie miałaby z nim żadnych szans w late game, dlatego Acorn zdecydował się na ten build połkowy. No i bardzo dobrze mu to wychodzi jak na razie, razem z Daddy sukcesywnie opóźniają push przeciwnika. Ten turret na midzie jak na razie nie ma zamiaru paść. No i już od jakichś paru minut nie widzieliśmy żadnej agresji ze strony Cloud9. Oni w tym momencie utknęli trochę w martwym punkcie. No cały czas wydaje mi się, że szukają jakiejś okazji na tego Barona. No non-stop kręcą się wokół tych krzaczków, non-stop szukają junglera. Jeśli Spirit da się w końcu złapać, no to będzie świetna okazja dla Cloud9, no ale właśnie, jeśli Spirit nie da się złapać, to cały czas będą te Javelin Tossy i Shock Blasty, ale teraz pada Acorn! Po raz kolejny złapany samym Decolin i traci tak dużo punktów zdrowia, jeszcze gdzieś tam poleciał ult od Syndry, tym razem Sneaky miał pomoc ze strony swojej drużyny, no i tym razem zgarnia zabójstwo, ale trafia kolejny Shock Blast, więc po raz kolejny Cloud9 traci dużo punktów zdrowia. Będą w stanie ściągnąć tego Barona. Tak, Ryze w tym momencie 70 punktów zdrowia, 70%, Meteos połowa, no i będzie to prawdopodobnie teamfight, być może Cloud9 popełnia tutaj wielki błąd. Jeszcze ani razu nie widziałem takiego wielkiego ultimate'a ze strony Lemon Nation, o ile w ogóle widziałem jakiegokolwiek ultimate'a z jego strony. A w tym momencie ma już Zonię, więc ten potencjał cały czas rośnie, ale Cloud9 musi się wycofać no od Barona. Zobaczymy, czy oni nie oddadzą w tym momencie pola drużynie Samsung Blue, mimo że wynik wynosi 16-4. Cały połk jest po stronie drużyny Samsung Blue, cały chase jest tak naprawdę po stronie drużyny Samsung Blue, ale pamiętajmy, że Cloud9 to jest teraz ta nafidowana bestia, nawet jeżeli będziesz starał się przygwoździć w kozi róg. Aj, bardzo dużo obrażeń na Hata, jest też Sneaky, będzie to zabójstwo dla Cloud9. No i oni szukają jeszcze więcej depth złapanych, nie ma co zrobić w tym momencie. Spirit jest rappel, nie ma gdzie skoczyć, prawdopodobnie będzie to jungler, który będzie martwy dla Samsung Blue i to na 100% już jest Baron, jeśli nie wygrana gra. Triple kill dla Sneakiego, niestety niskie stan zdrowia dla Bolsa i Meteosa. Trafi jeszcze Javelin Toss w Lemon Nation, ale Acorn pada, jest quadra kill dla Sneakiego. 5 za 1, para tylko Haya był złapany sam. No i jeszcze decydują się na tego Barona. Ciekawe, czy w ogóle są w stanie go zrobić. Zobacz, na jak niskim poziomie zdrowia oni są. Nikt nie jest w stanie tankować Barona, teraz korzystają tylko z tych małych rotacji punktów życia, małych rotacji lifesteala. No i udało się, Baron został zakonserwowany przez Cloud9, mają w tym momencie 14 tysięcy złota przewagi i pojawia się w tym momencie czwarty smog. No i mamy powtórkę tego teamfightu tutaj, Haj z baitową Harta. Zbaitował Harta, rzucili się na niego reszta drużyny Samsung Blue, natomiast ta Zonia zbaitowała resztę ich drużyny, po czym Sneaky mógł spokojnie wykończyć przeciwników, nafidowany Lucian w midgame'ie, bardzo potężna siła. No i tutaj jeszcze Dadej starał się pokować przeciwników, Bolt zachodzi ich od tyłu po raz kolejny. Razem tracą bardzo dużo, ale właśnie Ignite od Thresha zabił Haya. Gdyby tego Ignite'a tym razem nie było, też teamfight inaczej by wyglądał, ale po raz kolejny za Thresh zgarnia te zabójstwa, więc Hard stracił wiele w early game'ie, tak, a teraz to, trochę to zgarnia, być, no ale to nie jest... To miała być chwila chwały dla drużyny Samsung Blue, to był ten moment, kiedy wszyscy tak naprawdę w drużynie Cloud9 oprócz Luciana mieli bardzo mało punktów zdrowia, Syndra i Lucian mieli, zdaje się, prawie full, natomiast reszta nie dawała się do walki w jakikolwiek sposób. Po raz kolejny agresywnie Hive wchodzi w dady, czy ultimate jest dostępny? Tak! No ultimate i... będzie potrzebny! Pada już tutaj Dade, ostatni atak, jest Scatter the Weak, nawet ultimate niezbyt potrzebny. No i Cloud9
kieruje tak. się po wieżyczkę na mid lane, prawdopodobnie tak, zgarną też kolejną. Unleashed Power jeszcze jest dostępny dla Syndy, także jest w stanie zniszczyć Deft'a i prawdopodobnie dlatego High nie chciał używać swojego ultimate'a przeciwko Jace'owi. Deft jest prawdopodobnie jego kluczowym celem w tym teamfight, dlatego że w momencie, kiedy zginie AD Carry, Poke nie będzie miał znaczenia, Cloud9 będzie mogło się przebić przez obronę przeciwnika jak nóż w masło. Ładny Javelin gdzieś tam wylądował na Sneakiego, więc jeśli kolejny trafi na przykład w Haya, to Samsung Blue będzie mogło się jakoś wybronić, ale pada w tym momencie Inhibitor i Cloud9 spokojnie się wycofuje, już nic tutaj nie mają co szukać. A przewaga w złocie jest po prostu przeogromna, nawet w poprzednim teamfightzie na tym Baronie i tak Lemon Nation gdzieś tego ulta nawet nie rzucił, nic wielkiego z tym ultem od Morgany się nie dzieje, więc tak jak mówisz, tylko jakieś CC, może Darkpine Dingy, ale nawet ultimate nie wylatuje, to nawet nie jest damage z tego ultimate'a, czy też AOS Toon. Nie, co ciekawe, Lemonation, wydaje mi się, że on w ogóle maksował Black Shielda w tej grze, dlatego że nic innego nie miałoby sensu, być może Darkbinding. Natomiast Lemonation był już tak nafidowany w early game, on miał chyba 0-0-5, w 7 minucie gry, czy jakoś tak, Meteos prawie złapany przez Karta, że Lemonation kupił sobie już wtedy Ionian Boots of Mobility, czyli miał 15% cooldown reduction dodatkowo, w bardzo wczesnej fazie gry. Gdyby on wtedy korzystał z tych Black Shieldów na zmianę z Darkbinding, myślę, że maksowanie Black Shielda byłoby najlepszym wyborem w tej sytuacji. Bo byłby w stanie zniwelować całkowicie agresję i od Spirita, i od Thresha, i nawet jeszcze Ultimate od Tristany, gdyby bardzo chciał. W końcu Samsung Blue odpłaca. W końcu to oni zabrali Blue Buffa Cloud9, ale myślę, że to nie ma aż tak wielkiego wpływu na grę na ten moment. No nie, natomiast Blue Buff zdecydowanie dla Dadej lub dla Acorna powoduje więcej JIT, więcej Shock Blastów, więcej Poke'a. Więc może im to bardzo pomóc w tym najbliższym teamfightzie, a jest im potrzebna każda pomoc, jaką mogą otrzymać. Deft zakupił Quicksilver Sasha, także defensywne zagranie przeciwko Syndrze to ma zamiar sklęcować tego stuna, który pojawia się po Scatter the Weak. No i ewentualnie jeszcze może pomóc przeciwko Flash Rune Prison od Ryza. Ryze w tym team composition jest jednym z najlepszych engage, jeżeli jednym z jedynych engage, jaki mają Cloud9. Zdecydowanie mobilność jest po stronie drużyny Samsung Blue High złapany w tym momencie przez Kokon, no ale nic się z tego nie rozwinie. Deft odpuszczowuje w tym czasie mida. No i kolejna dzida trafiona w kierunku Meteosa. Meteos już składa się zdecydowanie pod te bardziej tanki itemy. To są itemy pod Tower Dive'y tak naprawdę. On ma tylko Hexdinkera i tylko swojego Spirit of the Elder Lizard, jeżeli chodzi o zadawanie jakichkolwiek obrażeń, natomiast wszystkie obrażenia są ustawione na Sneakim. I na razie High złapany po raz kolejny przez Harta. Ale Def nie ma co zrobić. 0-4-1 Tristana to jeszcze nie jest to, jeszcze tutaj nic wielkiego nie ma, nawet tych butów dalej nie skończył. O, cóż. Poso przed świat. Myślę, że w tym momencie troszeczkę... Ale kolejny piękny Shock Blast ostudza zapędy drużyny Cloud9, ale nie nas niewystarczająco Tristana. Dalej kompletnie zbersowany Hard, też złapany, bez szans na przeżycie. Cloud9 zgarnia kolejną wieżyczkę od Inhibitora, padnie prawdopodobnie kolejny Inhibitor. Tylko pytanie, czy będzie to już gra, czy Cloud9 uda się już tutaj skończyć. Cały czas jest Deft z Double Buffem, no i może nie jest aż tak efektywny, ale być może będzie w stanie powstrzymać ten push. Tutaj widzieliśmy jeszcze QSS użyty od Tristany i odpowiednio... to nie był Mikaelis, tylko... Nie, to był QSS i heal, zdaje się, użyty z Defta. Jego heal wciąż jest na miejscu, natomiast turety padają właśnie po stronie drużyny z Samsung Blue. Nie ma to już żadnego znaczenia, wynik 24-5. Jeszcze gdzieś Meteos skakuje na Defta, no tak jak mówisz, nie ma to wielkiego znaczenia. Samsung Blue nie będzie jednak w stanie tego wybronić, no ale też zbyt wielkiego skupienia na Nexusie ze strony Clouda nie ma, więc muszą uważać, bo już jest dalej, już jest Defta pełnym stanie zdrowia, jest też Hard, ale padają kolejne zabójstwa. Deft w końcu coś dla siebie zgarnia, przynajmniej nie będzie miał aż tak tragicznych statów, ale to jest kolejny ace dla Cloud9 i to będzie GG 1-0 dla drużyny północnoamerykańskiej. To jest chyba coś, czego przed rozpoczęciem tej gry się nie spodziewaliśmy, ale no wygląda to dosyć. Nikt się tego nie spodziewał. Ładnie. Cały caster desk Riotu postawił jednogłośnie na Samsung Blue, oddając ewentualnie jeden mecz dla drużyny Cloud9. Krepo postawił, zdaje się, maksymalnie, mogłoby być 3-2 dla Samsung Blue, powiedział Krepo. Natomiast zakładając, że Samsung Blue będzie w tym momencie dominowało i dyktowało cały flow gry. Tutaj widzieliśmy niezmienną dominację ze strony Cloud9, widzieliśmy wynik 25-6 na koniec, jeszcze po tych końcowych killach.
No jakie to ma znaczenie, tak naprawdę było 25 do 4 przez, zdaje się, większość czasu. Wszystkie smoki dla Cloud9, wszystkie wieże, Baron, Quadra kill dla Luciana, no niesłychany. Potem jeszcze jakiś triple gdzieś tam się też posypał, więc no coś pięknego. Ja chcę tylko wspomnieć, że chwilę przed rozpoczęciem meczu oglądałem wywiad prezenterki OGN, czyli Ligi Koreańskiej, Skrepę, i gdzie prezenterka powiedziała, że Samsung Blue trochę się obawia Cloud9, że naprawdę myślą o tym, że mogą przegrać, że jest to gra, która będzie dla nich ciężka, że to nie będzie aż tak łatwe, że to nie będzie 3-0 Stomp. Krepo powiedział, że to bardzo dobrze, bo będą przygotowani na tę grę, będą zdeterminowani, żeby wygrać. A tutaj, mimo że ze strony Samsung Blue większe przygotowanie, zero pogardy dla przeciwnika, zostają tak zmiażdżeni. Cloud9 naprawdę ma wielkie szanse na wygranie tego Best of 3 Series. No i póki co, krótka przerwa przed nami, no ale podczas tej przerwy na pewno będziemy mieli dużo do opowiadania i dużo do myślenia, bo to Best of 3 Series wygląda naprawdę imponująco. No my będziemy mieć dużo do myślenia, ale zobaczmy, jak dużo do myślenia będą mieli w tym momencie Samsung Blue. To oni byli właśnie, na nich wszyscy stawiali, że wygrają większość meczów, jeżeli nawet nie wszystkie. Natomiast w tym momencie przegrali pierwszy, bardzo w dominującym stylu od strony Cloud9. W tym momencie może być tutaj też aspekt psychologiczny, jeżeli Cloud9 będą kontynuować tą swoją dominację, jeżeli Samsung Blue nie zewrą się w sobie i nie będą prezentować tego stałego, bardzo wysokiego poziomu, który tak bardzo lubimy oglądać, to może to dla nich wyglądać krucho, być może odpadną przed półfinałami.